Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o bardzo znanej poznańskiej firmie, która się nazywa Centra. Jest to oczywiście, myślę, że wszyscy kojarzą, są to baterie, są to akumulatory, a historia powstania tej firmy jest bardzo, bardzo ciekawa. Miałem taką już dużą przyjemność. W Lesznie była taka firma pana Hejnowicza, który prowadził na ulicy Wolności duży sklep techniczny. No i dzięki uprzejmości spadkobierców pana Hejnowicza mogłem nabyć część wyposażenia, jakby to powiedzieć, tego sklepu technicznego pana Hejnowicza. Proszę zobaczyć, tam z tyłu za mną jest taki, jest reklama semaforowa. To jest reklama dwustronna, emaliowana. Jej urok polega na tym, że tak jak powiedziałem, w formie semafora była przy budynku, gdzie znajdował się sklep pana Hejnowicza i każdy, kto szedł czy z lewej, czy z prawej, mógł zobaczyć, że w tym sklepie sprzedaje się baterie i wyroby firmy Centra Poznań. Tutaj po mojej lewej stronie jest taka reklama Radio Telefunken podświetlana i ta reklama również pochodzi ze sklepu państwa Hejnowicza. Skąd pomysł, żeby zrobić audycję o Centrze? No, ostatnio we Wrocławiu, będąc na giełdzie staroci, kupiłem taką piękną papierową reklamę, bo ta Centra nie tylko robiła baterie, ale robiła też części do rowerów. Skąd się w ogóle wzięła Centra, jeżeli chodzi o firmę? No, emigrant z Ameryki założył w 1919 roku w Berlinie fabrykę baterii. Nazywał się Andrzej Kaczmarek. Już w styczniu 1919 roku przeniósł się do Poznania, gdzie kontynuował tą swoją pracę, a w 1926 roku otworzył bardzo duży, nowoczesny zakład produkujący baterie. Tutaj jest reklama, którą właśnie nabyłem ostatnio we Wrocławiu. Tutaj jest reklama szprych, łańcuchów, czyli przedmiotów związanych z rowerem. Proszę zwrócić uwagę na piękną grafikę tej kierownicy tego roweru. Jest to widok bardzo wczesnego roweru. Miałem już reklamę wcześniej firmy Centra. No proszę też zobaczyć, piękna reklama igieł gramofonowych. Oczywiście będę trochę więcej na ten temat mówił, ale to za chwilę. Już kiedyś w którymś programie pokazywałem bardzo ładny taki kalendarz, gdzie właśnie Centra, to jest taki kalendarz, gdzie się przekłada i tu jest bardzo ciekawie, bo na tych różnych kartach możemy zobaczyć, co ta firma produkowała. Różne takie małe bateryjki, małe i większe baterie, i były też szpilki, były też szydła, także ten dział techniczny, szprychy, łańcuchy, to również tam jest. W każdym razie na tym kalendarzu, zmieniając dni tygodnia, możemy zobaczyć, co ta firma produkowała. Na tych kartach było tutaj widać takie maluteńkie latareczki. O, to jest oryginalna taka latareczka firmy Centra. To już jest taka w ebonicie, a jeszcze wcześniejsze były z takiego prasowanego materiału. Tu oczywiście mamy i węgiel, i różne tutaj grafity. Mamy całe wyposażenie, ale jest to oryginalna Centra. Tutaj jest taki malutki napis. Tu oczywiście wychodzą jakieś zasady, ale no nie ukrywajmy, to ma ponad 80 lat. Jak wspomniałem, tam pokazywałem tą reklamę o tych igłach gramofonowych, no to możemy zobaczyć, że ta igła gramofonowa do tych starych nakręcanych patefonów miały różne kształty. Tutaj mamy pokazany jeden kształt i ten sam kształt jest na tym malutkim tutaj pudełeczku, gdzie właśnie też igła jest z takim charakterystycznym kołnierzem. No, te igły były też różne, były takie spłaszczone, czyli takie, że to ostrze było w kształcie takiej łezki i to jest też pudełeczko na 200 igieł do gramofonu. No i tu może będzie najlepiej widać, bo najjaśniejsze, taka typowa, standardowa igła, która w zasadzie była produkowana w największej ilości. Proszę zwrócić uwagę, że każde takie pudełko miało banderolę,
czyli takie zabezpieczenie, że jest to nieruszone pudełko, ponieważ byli ludzie, którzy oszukiwali i oszczyli te igły i sprzedawali je na wtórnym rynku, a tu o to chodziło, żeby to była banderola, żeby to było oryginalne, fabryczne zamknięcie. Oczywiście mnie się też na przykład kojarzy centra z takim małym urządzeniem, tu jest wyraźnie napisane centra i to prawie w każdym sklepie, który sprzedawał baterie, były takie próbniki, ponieważ to jest próbnik na żaróweczkę tutaj mamy i przykładając do bieguna dodatniego i ujemnego można było sprawdzić, czy bateria działa. Były reklamowe takie notatniki. Mamy tu bardzo ładne takie etui, mamy centrę, no i tu w środku był papier, można było robić notatki, jest to reklamówka centry. Oczywiście jak się kupowało coś z centry, no to trzeba było też zapłacić i wydać pieniądze. Jest to specjalna podkładka na wydawanie pieniędzy, właśnie reklamowa firmy centry. Także ta poznańska firma, która oczywiście z różnymi innymi nazwami działa do dzisiaj na terenie Poznania, zawsze potrafiła robić wspaniałe reklamówki, a ponieważ zajmuję się historią kupiectwa, te reklamy zawsze mnie interesują. No i też na potrzeby tego programu wyciągnąłem z magazynku, proszę zobaczyć, jest taka pamiątka z powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu z 1929 roku. Oczywiście znowu mamy tą baterię centry. Tutaj mamy takie formy, jakby wygląda to jak widokówki, ale są to obrazy. No w każdym razie tak wyglądała ta wieża. No i tu możemy zobaczyć, o właśnie tak wyglądała ta nowa fabryka, która została w 1926 roku w Poznaniu otwarta. Bardzo ładnie i jest pokazane, jak ona wyglądała w środku. O, tu są całe takie, to się nazywa fragment mieszalni, czyli tam, gdzie ten grafit, tam, gdzie te różne substancje były mieszane. Tu mamy pokazane również już maszyny takie, które powiedzmy na hali tłoczyły i sprężały te wszystkie rzeczy, które były później komponentami do produkcji baterii. No i jeszcze tu chyba, nie, już na końcu nic nie ma, ale w razie jest tutaj pokazane, tu jest znowu panie, które pracują i sortują te rzeczy. Jest to w formie takiej rysunkowej, ale jest to oprócz tego, że pokazuje nam Poznań i charakterystyczne poznańskie budynki, to mamy wspaniałą reklamówkę firmy Centra w Poznaniu. Także cieszmy się, że taka firma w Poznaniu powstała. Muszę jeszcze trochę kiedyś się więcej dowiedzieć, jak to się stało, że już w styczniu 1919 roku ten pan Andrzej Kaczmarek przeniósł się z Berlina do Poznania i w zasadzie wpisał się w rozwój nowoczesnych zakładów przemysłowych na terenie Poznania. Dziękuję.